Cześć, jestem Kobra, a to jest War Thunder i dzisiaj postaram się Wam pokazać tryb dominacji z przejmowaniem trzech lotnisk akurat w tym wypadku. Jest chyba jeszcze tryb na jedno lotnisko i z przejęciem i z utrzymaniem dominacji w powietrzu. No, mamy trzy lotniska do przejęcia. Ja postaram się już pierwsze lotnisko zacząć zajmować. Widzę, że tu kolega też już odchodzi, ale chyba zrezygnował. Ja spróbuję jeszcze z troszeczkę stracić na prędkości ciasnymi skrętami, ale za duża prędkość. Co mu się stało? Ja sobie podejdę troszeczkę do góry i wyląduję w ten sposób, jeżeli tylko mnie nie zrzuci w tej chwili, bo zrobiłem duży przechył, a faktycznie całą moc zużyłem. Dobra. Jak my przyjęliśmy to lotnisko? Wrog przejął lotnisko. Musimy działać szybko. Klapy w ogóle wyłączyć, bo widzę, że miałem w jakiś sposób podciągnięte. O co chodzi w tym trybie? No, tak jak widać, no, nie ma nic do tłumaczenia właściwie. Chodzi tylko o to, żeby wylądować na lotnisku, przejąć to lotnisko, czyli najpierw trzeba w przypadku tamtego lotniska zrzucić ich kolor, zneutralizować, później wrzucić swój kolor. No, jedną z najtrudniejszych rzeczy jest w ogóle wylądowanie, ale nie samo proces lądowania, tylko przejęcia tego lotniska, ponieważ no, podchodząc do lądowania, jesteśmy bardzo narażeni na czyjś ostrzał. I teraz pytanie, czy uda mi się w ogóle usiąść, bo mam taką prędkość, że mnie aż wynosi do góry. W specyfikacjach każdego pojazdu jest określona najlepsza prędkość do lądowania i do startu. No i to, tak jak widać, właśnie zająłem przed chwilą, nawet nie zatrzymując się do końca. Teraz muszę z powrotem zwiększyć prędkość, schować pod wozie i spróbować teraz może przejąć kolejne lotnisko, które jest tam. Oczywiście chyba będę miał lekki problem, ponieważ widzę tutaj już zmierzających w moim kierunku wrogów. Wyszedłbym chętnie na spotkanie, ale boję się, że nie mam szans. Dwa samoloty szturmowe lecą w moim kierunku, więc kolejne lotnisko sobie spróbuję przejąć, tylko że ono jest ustawione chyba w drugą stronę, więc tutaj postaram się raczej lotkami działać. Statecznikiem chyba, nie wiem jak to się tam nazywa, może ktoś mądrzejszy wie i mi powie. Już mam prędkość taką, że o, udało się. Oczywiście hamulec, jak widać, można sobie włączyć, się całkowicie zatrzymać, no ale to nie ma sensu, na ziemi jesteśmy bardziej bezbronni. Po starcie oczywiście chowam sobie pod wodzie, żeby nie robić żadnych oporów większych, żeby ten samolot ładnie mi się zachowywał w powietrzu. I postarajmy się teraz utrzymać to lotnisko punkt B troszeczkę dłużej. Zobaczmy, może uda się go zanim zacznie siadać. Tak właśnie, oberwałem troszeczkę. Coś mi się wydaje, że już ciężko mi jest wyrównać lot. Jestem chyba skazany właściwie na porażkę. Dlatego postaram się jak najwięcej uszkodzić jeszcze kolejny samolot. I za chwileczkę
No zaczniemy kolejnym samolotem. Może zaczniemy od Spitfire jedynki. No i bez powrotem mamy zajęte. Tam widzę, że ktoś nam przyjmuje. Może już został zestrzelony. Ale mimo to ten się tutaj zagonił. Biedny czerwony punkcik między niebieskimi. Spróbujmy przyjąć znowu punkt C. Tylko że widzę, że tam w pobliżu punktu C jest strasznie dużo wrogów i nie jest to zbyt rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ podchodzenie do lądowania mamy tak niską prędkość, że właściwie ustrzelić takiego kogoś nie jest. Ale mogę ich tutaj zwabić, niech myślą, że ja sobie tutaj ląduję. Jego na pewno nie będę tutaj na czołowo szedł, ale tego Spitfire'a spróbujmy sobie zniszczyć. Pięknie się udało trafić gościa. Tutaj tamtego gościa, jakby się udało mi dopaść. No tu mi gość usiadł na tyłku i ja się od niego chyba już nie uwolnię, aczkolwiek możemy spróbować. No niestety to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, żeby robić takie ewolucje, szczególnie jeżeli mam już troszeczkę poszarpane skrzydła. No, jedyną nadzieją w tej chwili to jest, że jakiś mój się tutaj pojawi. Ja sobie zmniejszę prędkość i spróbuję za ten czas może przejąć to lotnisko. Właśnie, bo przegrywamy. Wyrównać lot. Spróbować usiąść. Nie ma tak łatwo. Nie, a jednak jest. No, łatwy sposób to jest wzięcie też samolotu z większą wytrzymałością, a przynajmniej z większą wytrzymałością komponentów, aczkolwiek duży cel też łatwiej trafić. No i prędkość jest tutaj mniejsza, a przynajmniej maksymalna prędkość. Nie wiem, jak w tej chwili tutaj wychodzi w tym Dogfighter. No troszeczkę ich tu jest, a może punkt inny jest bardziej mniej lub bardziej narażony. Przy punkcie B praktycznie nikogo nie ma, więc można by było spróbować. Ja sobie spróbuję tutaj wylądować. Ale przy tej prędkości to siadłem. Przejmę. Wystartuję. Jeszcze. Jeszcze. Schowaj. Tak. I za chwilę będzie kabum. Nie będzie? No tak. Można i tak. Powinienem dostać chyba nagrodę za delikatne lądowanie, czy jak to miękkie lądowanie. No bo nikt nam będzie, my weźmiemy sobie Spitfire'a dwójkę. Wróg wygrywa. No. Drugą taką najlepszą rzeczą jest po prostu wspomóc tych, którzy już tam lądują na tych lotniskach. Aby one nie były szybko przejmowane. Ja w ogóle preferuję, że po zajęciu takiego lotniska zawsze lepiej jest zostać już w tym miejscu, w którym przejęliśmy i starać się zdobyć po prostu, znaczy chronić, prawda? Troszeczkę za duża prędkość, ale może się uda? I bardzo dobrze. Po prostu świetnie. Już widzę, że ktoś na plecach mi siedzi, więc ja sobie spróbuję poderwać szybko, troszeczkę tak nieładnie, bo jeszcze było podwozie nieschowane. No,
Boję się do niego startować troszeczkę, ale może się uda go troszeczkę uszkodzić bardziej. O! O! Ojej, nie chciałem. Nie wiem, czy będzie to widać, ale tam chyba zdaje się, już tracąc właściwie sterowność, jeszcze przekręciłem skrzydło i uderzyłem tamtego, co spowodowało jego później rozbicie. No dostał na pewno ode mnie też trochę razy. I podejrzewam, że jakby nie dostał, to mógłby jeszcze nawet przeżyć. I dalej stanowić problem. No to B by się przydało przejąć, bo widzę, że na C to nie mamy tutaj co gadać, strasznie dużo ich. Wygląda na to, że cała ta rozgrywka będzie przegrana. Ale można się włączyć i jeszcze spróbować sobie troszeczkę przynajmniej staty podnieść. Nie będę teraz już tutaj próbować lądować, bo widzę, że gościu tutaj na mnie czycho. Ten gościu stropią główką mnie wcześniej ubił. Ja nie mam z nim szans, on ma chyba jakiś... Znaczy on ma na pewno bardziej zwrotny ten samolot. Z tego co widzę nawet szybszy. No, ups. No. Bardzo ładnie. No. Jak nie mamy czym latać, to zawsze możemy polatać Wellingtonem. Czemu nie? Bombowcem na takie rzeczy. Ojej, no i to jest po prostu piękne. Pułap startu tych bombowców jest wprost stworzony do trybu szturm, ale do przejmowania to niezbyt. Chyba, żebym tam sobie poleciał na B, ale to i tak już nic nie zmieni. Raczej bym preferował spróbować jeszcze w C coś zdziałać. Czy to są w ogóle jakieś klapy? Ustawienie bojowe, start, lądowanie nawet. No nic, podejdźmy sobie do tego lądowania. Niektóre samoloty przy lotniskach. Można próbować bombami po prostu. No, też jest to jakieś rozwiązanie. Dostaje się później chyba osiągnięcie niespodzianka za zniszczenie wrogiego samolotu. Za zniszczenie wrogiego samolotu bombą. Nie kierowany jest po zniszczeniu samolotu rakietą. Ikona profilu. Pokonanie gracze. 250 bitwy przed... Chyba dostałem teraz ikonę. 13 tysięcy. Mimo, że przegranych. Jak tam statystyki? Byłem trzeci. Miałem 5 zestrzeleń. 3 asysty. No. Mogło być lepiej. Chyba tutaj powiem szczerze, że najwięcej razy zajęte strefy. 4 razy zająłem w porównaniu do innych. Czyli można powiedzieć, że całkiem nieźle. Tu są jeszcze zniszczone chyba pojazdy naziemne. Też warto je niszczyć. Też warto niszczyć. Później ułatwiają jednak walkę. Szczególnie, jeżeli są tam peploty. No. Tak wyglądał kolejny tryb. Kolejny tryb, czyli dominacja. Myślę, że jeszcze pokażę wam jeden tryb, a później przejdziemy do jakichś innych, nie wiem, może jak zestrzelić więcej samolotów, czy jakieś taktyki. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki, no i cześć.